Cześć wszystkim, ja jestem Dizdisowski, a to jest I See You. Domyślacie się pewnie po grafice, że to jest kolejny horror. No i tak, tym razem macie rację, to jest kolejny horror. W tym horrorze co mamy zrobić jeszcze, nie wiem. Wiemy jedynie, że ktoś nas widzi, ktoś nas słyszy i to tyle. Jednocześnie, jako że ja już jestem uodporniony na większość horrorów, postaramy się zabawny sposób przejść tą grę. Ołówek nie, ołówkiem rad... Ołówek był? Nie, klucz to był. Tak mi się coś podejrzewało, że gumki brakowało. Postaram się każde pomieszczenie sprawdzać, żeby jakoś to było. Ale chodźmy dalej. Babom. Babom. Nic nie ma, nic mnie na razie nie chce przestraszyć. Niektóre przestrzenie są dla ciebie otwarte, a niektóre drzwi pewnie są dla nas zamknięte całe życie, bo autor był zbyt leniwy, żeby dokończyć grę. Na pewno ołówka nie możemy ponieść, żeby wydubać komukolwiek oko, na przykład potworom, bo autor sobie tego nie życzy. Tu mamy uciekać. Jestem po prostu tchórzem. O, oczywiście. Zaraz na mnie coś wyskoczy? Nie. Nie wyskoczyło nam. Nie wyskoczyło na mnie i jest gites, panowie, i jest gites. Sprawdźmy, czy tutaj gdzieś nie będzie kolejnej drzwi, przez które możemy przejść, bo pewnie... Chwila, stąd chyba przyszedłem. Tak, stąd przyszedłem. Teraz szukamy klucza. Pewnie będzie leżał na biurku, bo wątpię, żeby leżał na podłodze. Prawdopodobnie ze względu na to, że nie potrafimy crouchować w tej grze. O! Surprise! Nie widzę nigdzie klucza. Ołówek. A klucza jak nie było, tak nie ma. Więc musi być w tym pomieszczeniu. Jej! Zgadłem! Magiczny lisowski. Oczywiście tutaj nigdzie nie dojdę. Podejrzewam, że drzwi po prawej stronie. Jeszcze jednej prawej się otwarły. To będą te drzwi? Tak, to te drzwi! Gratuluję sam sobie. Wy też możecie mi pogratulować w komentarzach mojego kunsztu aktorskiego. Żeby się nie bać, postaram się znaleźć jak najszybciej klucz, żeby przejść tą grę. Im mniej się boimy, tym dłuższe mamy życie, mniej stresu. Wiecie, keep calm and uciekałem przed potworami. Kraty, które na pewno sugerują nam... O, wyjście. Tym razem nie było potrzeba szukania klucza. Znaczy, nie było potrzeby szukania klucza. Bałem się, że już jakiś potwór stoi za mną. Tu coś się pojawiło. Ale tu od razu zniknęło. Tak! To jest ten moment, kiedy tutaj nic nie ma i nagle bierzemy klucz do ręki, biegniemy przed siebie i nagle nas coś zaczyna gonić za nami. O! Albo i nas nic nie goni. No to panowie i panie, przed nami bardzo poważna gra. No i oczywiście teraz mamy problem, bo jest dużo ciemnego światła. O, przepraszam, ciemnego światła. Dużo ciemności przed nami. Nie wiem dokąd iść. Krew. Na pewno tutaj mamy iść. Skoro tu jest krew, o. Tu mamy iść. Musimy iść za krwią. Nie ma innej opcji. What the? Idziemy w drugą stronę, bo ja nie chcę tam być. Idziemy, krew, krew, krew. Oj, sraczka z krwią. Exit. Jak miło dostać od razu klucze do wyjścia. Zaznaczam dla ciebie drzwi. Halo? Tu nikogo nie ma. No dobrze, dobrze. Wiem, że mam uciekać z potem tutaj. Prawdopodobnie. Nic na mnie nie wyskoczy, nic mnie nie zabije. Drużyna Actimela, gotowi? Nic nas nie goni. Ja już się tu psychicznie przygotowywuję na to, żeby mnie coś zaatakowało. A tutaj dupa. Dzioba. Co my tu mamy? Kolejny potwór? Nie ma potwora. Naciśnij E, żeby podnosić niektóre obiekty. Większość pokoi jest zamknięta. O, fajnie, że w połowie gry mi znowu, tutorial skakuje. Domyślam się, że dobrze idę. Chyba autor sobie już dał spokój z kluczami. Pewnie te klucze to były jakieś... Słyszę cię. No kurwa, rzeczywiście. Jak możesz mnie słyszeć, jak gadam jak najęty od pół godziny. Nie no, od 5 minut. Nic tu nie ma. Nic dla nas. O!
Ale fajna mordka, gdzie on jest? No, niestety, nigdzie go nie ma. Jaka szkoda. Jaka szkoda, że autor nie uraczył nas jakimś porządnym jumpscarem na razie. Tam było coś ciemnego. Mi się zdaje, że to coś ciemnego chciało mnie zaatakować. Krew. Pozdrawiam, krew. O, piesku. Piesio uciekł. Tu nic nie ma. Piesio. Ciekawe, czy piesia jeszcze spotkamy w dalszej części gry. O, znowu sraczka. Aż mnie plecy bolą. Ja pierdzielę, ale się wygiąłem aż. O! To jakaś emotka? Nie, to ja się ruszam. O, exit tam pisze. Jak miło. Czy to koniec tej gry? Czy to w 5 minut? O, widzę cię. Da się to jakoś enternąć? O! O! Wow! Zdawało mi się, czy on mnie zjadł. W każdym razie nie jesteśmy już w szpitalu, jak sugerowało nam to wszystko wcześniej. Jesteśmy w krematorium i boję się, że nie żyję. Okej. Okay. Moje obawy były niesłuszne. Wróciliśmy tam, gdzie mieliśmy wrócić. What the fuck? What the fuck? Okej. Okay. Skoro słyszę dziwne dźwięki wchodząc w jakieś miejsce, to naprawdę nie chciałbym tam wchodzić. No chyba, że wy macie jakiś fetysz, lubicie wchodzić w takie rzeczy. Na razie klucza nigdzie nie widzę. Nie wiem, czy ta gra teraz się nazywa Znajdź Klucz, czy jakiś horror. Halo? Czy ktoś tutaj jest? Anybody can hear me? Please tell me. Oh, klucz? I found the key again. Found the key again. Padum! Będę was tak straszył za każdym razem. Domyślał się, że jedne z tych dwojga drzwi były do otwarcia. I padum! Wylądowaliśmy znowu w kolejnym miejscu. Czemu poczułem chłód na mojej lewej ręce? Czy to jest spowodowane maksymalną ilością testosteronu? O, coś tutaj było, przypomnę, to widziałem, że coś tu nie było. Nikt mnie okłamie, że nic tu nie było. Ciem. O! Myślałem, że mnie już zabije, więc się już przygotowałem na to, robię specjalną pozę, która na YouTubie uchodzi za śmiech. Śmieszną. To były... To było przejście. A czerwuszko szpitalne z krwią na czele raczej nie sugeruje nam nic dobrego. Powtarzam, nic dobrego. Podejrzewam, że to jest klucz. Oczywiście, że nie, po co to ma być klucz? Po co? No po co? O, nie potrzebowałem klucza nawet, żeby to przejść. Ha! Iskra, proszę cię, przestań się myć, kiedy nagrywam film, bo nie wiem, czy mnie coś zaraz wystraszy, czy nie. Dziękuję. Uwaga. Padał! Ej! Karyna! Tak to jest, kiedy pies ma ranę na nodze i zaczyna ją lizać. Tak tylko się upewniam. I nie będę robił gdzieś w takich miejscach, bo takie rzeczy nie mają sensu. Przecież YouTube to jest serious business. Jest klucz! Fatal error! Yay! Ja cię widzę! Szkoda, że nie widzieliście jej miny w tym momencie. Była kapitalna. O! Chwila. Ja jej powiedziałem, że ją widzę? A teraz coś mnie widzi. O! Tu oko zaczęło płakać na moich oczach. Oko? 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 Drzwi. Bom. Okej, okay, panowie i panie. Przygotujcie się teraz na naprawdę dobrego jumpscare'a, bo w tym momencie na pewno coś nas wystraszy, nie ma innej możliwości. Musi nas coś wystraszyć. Tym razem mi nie uciekniesz, zbrodniarzu. Zostawiłeś ich. On widzi. On ogląda. Pomocy, pomocy, pomóż mi. Nie, nie więcej. O nie, o nie. O nie, o nie. Spadam stąd lepiej. Nie wiem, czy wy byście chcieli takim pomieszczeniu zostać, bo ja na pewno nie.
Znowu witamy w naszej oazie spokojów pod tytułem Ciemne Pomieszczenie 2. Czy zaraz tu przebiegnie jakiś potwór? Czy Dysu się przestraszy? O tym dowiecie się teraz. Naprawdę otwierające się okna w takich momentach nie są czymś wyjątkowo śmiesznym. Bo widzę, że bardziej moje otoczenie wpływa na mój stres. No kurde maci. Niż gra. Spójrzmy na to z innej strony. To jest test dla mnie, czy kiedy teraz nagle coś wyskoczy, czy ja się przestraszę, czy nie. Bo teraz jestem pełny. Spokojny. Nic mi nie grozi. Mimo tego, że ciągle mi się coś przewiduje. Przewiduje, nie ma takiego słowa. Trzeba byłoby mówiąc inaczej się spytać, jak się przewiduje. No poprawnie mówi. Sprawdźmy więc, co tutaj za tymi drzwiami się kryje. Ja nie mogę się ruszyć. Czy coś na mnie idzie w tym momencie? Naprawdę nie chcę, by coś na mnie szło. Naprawdę nie chcę, bo czuję już zło. O, nic. Nic. Mogę bieg... Ej! Fatal error. Error record. Cannot load next room. Pum-ck. Tylko nie uczy mi, że od nowa będę to przeżył. O! Fatal error. O! Tutaj ma zmysł krew. No może jednak spróbujemy kolejny raz tędy przejść. Podejrzewam, że to nie jest coś w stylu, że to są błędy w grze, tylko raczej chyba auto chce uraczyć, bo wątpię, żeby gra zaczęła żyć własnym życiem i chciała mnie zabić, bo jak widzicie, coś się do mnie zbliża i ma to ręce i nogi. Czy to jest mój koniec? Ja nie patrzę przed siebie. Uciekamy z tą bity. Oj, mordencja mała. Oko. What the fuck? O, wróciliśmy do szpitala. Jak miło. Otwieram drzwi i spadam stąd. Jak najdalej. Ja pierdzielę, no. No tak, zmieniając się obrazy. Coś, co nam przypomina, że jesteśmy na LSD w tym momencie. Potrzebujemy chyba klucza znowu. Tak czuję, że ilość otwartych pomieszczeń nam to sugeruje. Jej, oko! Pytajcie mi, Emily, jeżeli umrę i powstanie klon, to hasło, które mnie, dzięki któremu będziecie mogli mnie rozpoznać, to okoń. Od dzisiaj to jest okoń. Przeszedłem? Nie przeszedłem. Którędy mam przejść? Tu się nie da przejść. O! Straczka znowu. Chyba raczej tędy. Tędy. O! Oko! Jak to? Mniej labiryntów! O! I can see an exit near. I will go anywhere. Bam. Widzę wyjście stąd i wychodzę. Mam to w dupie. Tak, zaraz się pewnie stanie coś. O! O! Widzę cię. To jest pan Piesio. Dużo panów Piesiów. Atakujące zwierzęta biją mnie. Widzę tu oko. A tu potwór jest. Chodź. Oko mnie zabiło. No i chyba tyle w tym momencie. Więcej kart mi otwórz, frajerze, dziwko. O, popatrzcie. Pojawiliśmy się znowu gdzieś. O, jak miło. Zepsuj mi kompa. Rozpierdol. Tak. Znalazłem cię, zajebiście. Normalnie się cieszę. Gdybyśmy byli na Linuxie, to byś sobie tak nie pozwalał, bo byś nie dostał roota i tyle. No. A ja was żegnam. Do widzenia. Pow.